Proszę wstać, sąd idzie. Sprawę prowadzi sędzia Temida. Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym w Olimpie w sprawie przeciwko królowi Koryntu Syzyfowi. Stawił się oskarżony Syzyf wraz z obrońcą adwokatem panią Ateną, pani prokurator Nike oraz świadkowie Seneniasz, Zeus i Merope. Rozumiem, że pozostali państwo są w charakterze publiczności. Otwieram przewód sądowy i udzielam głosu pani prokurator. Proszę o odczytanie aktu oskarżenia. Zeusa. I tym samym dnia następnego, okej, to jeszcze raz ze względu na ten szum komunikacyjny pozwolę sobie odczytać akt oskarżenia. Czy Wysoki Sąd się zgadza? Zgadzam się. Dziękuję bardzo. W takim razie oskarżam tu obecnego Syzyfa, króla Koryntu, o popełnienie czynu z artykułu 266 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest w dniu 31 października 2018 roku powziął on informację na temat pożycia. Halo, halo? Dziękuję. Dobra. Tym samym Zeus skazał Syzyfa na karę śmierci. Jednakże ten uniknął tej kary, ponieważ wprowadził rząd swoją szacowną małżonkę, prowadził ją w błąd. Przekonał ją, aby nie przekazała mu obola, czyli tak zwanego wiosła, który pozwoliłby mu na przepłynięcie rzeki Styx. Tym samym przedstawił ją jako osobę niegodną, tak naprawdę jako złą kobietę. Wczujmy się w rolę tej biednej małżonki. Tym samym przekonał Hadesa też do tego, żeby zmienił jego losy. Hades przystał na to i pozwolił mu powrócić na ziemię pod opieką Thanatosa, bożka Thanatosa. Natomiast Syzyf, wracając na ziemię, razem ze swoimi podwładnymi, obezwładnił go i strącił do lochów. Mając na uwadze powyższe, zachowanie Syzyfa świadczy jednoznacznie o tym, że jest on winny przestępstwa zakwalifikowanego w artykule 266 paragraf 1 kodeksu karnego. Tym samym wnoszę o 2 lata pozbawienia wolności oskarżonego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prokurator. Pani mecenas, o co pani wnosi? Dziękuję pani mecenas. Oskarżonego proszę o powstanie. Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa, ile ma pan lat i czy był pan karany? Czy zrozumiał pan zarzuty stawiane w akcie oskarżenia? Czy przyznaje się pan do zarzucanego mu czynu? Pouczam oskarżonego o możliwości składania wyjaśnień przed sądem. Może też pan odmówić składania wyjaśnień bądź odpowiedzi na poszczególne pytania. Czy zrozumiał pan treść pouczenia?
urządzam przesłuchania świadków. Proszę na świadka obywatela Koryntu Seneniasza. Świadek Seneniasz proszony na salę. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Zrozumiałem. Czy sprawy wyrażają zgodę na złożenie zeznań przez świadka bez odebrania przyrzeczenia? Wyrażam zgodę. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę się przedstawić, kim pan jest, ile ma pan lat i czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Mam na imię Seneniasz, mam 35 lat. Nie byłem karany. Czy jest pan spokrewniony albo spowinowacony z oskarżonym? Nie jestem. Jestem bezrobotny. Za wiele mam. Niewiele wiem o skali. Proszę odpowiedzieć na pytanie, od kogo dowiedział się pan o tajemnicy Zeusa? Od Syzyfa, zaraz po hucznej uczcie, w której uczestniczył u bogów. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy zmusił pan Syzyfa do wyjawienia tajemnicy Zeusa? Wysoki sądzie, ja w życiu do czegoś takiego bym nie dopuścił. Też ty kłamco babiloński, sam żeś to ode mnie wyciągnął. Ja nie mieszam proszę się. Proszę zachować spokój, panie mecenas. Zobaczymy, jak stąd wyjdziemy. Ja się przyjdę pod karstwem. Pani mecenas, proszę uspokoić klienta. Syzyf sam mi powiedział, nawet go nie pytałem. Czy chce pan coś jeszcze dodać? Nie chcę. Dziękuję za złożenie zeznań. Czy strony mają pytania do świadka? Ja nie mam żadnych pytań, dziękuję. Również nie mam pytań. Dziękuję za złożenie zeznań. Proszę na świadka obywatela Zeusa. Ja bym chciała na chwilę przerwać, właśnie żeby podkreślić to, że na takiej prawdziwej sali rozpraw świadek nie stoi w tym miejscu. Świadek stoi naprzeciwko i zawsze kieruje się do sędziego. To jest tylko tutaj na potrzeby i ograniczenia naszej sali. A z takich może ciekawszych rzeczy świadkowi przysługuje wynagrodzenie za to, że musi zrezygnować ze swoich obowiązków pracowniczych i zjawić się w sądzie, aby udzielić informacji w sprawie. A teraz poprosimy na świadka. Świadek Zeus proszony na salę! Poczem pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Wysoki sądzie, zrozumiałem. Czy strony wyrażają zgodę na złożenie zeznań przez świadka bez odebrania przyrzeczenia? Ja wyrażam zgodę. Pani ma za nas? Ja wyrażam zgodę. Proszę się przedstawić, kim pan jest, ile ma pan lat i co pan wie w tej sprawie? Nazywam się Zeus, mam 60 lat, nie byłem karany. Kiedy się pan zorientował, że sekret wyszedł na jaw? Kiedy pan powiedział o swojej tajemnicy Zeusowi, Syzyfowi? Wysoki sądzie. Nie byłem świadom, że Syzyf będzie miał czelność, żeby wyjawić mój sekret. Ja zaufałem mu, a on to zaufanie zniszczył. Sądziłem, że zachowa to w tajemnicy. Proszę powiedzieć, kiedy pan się zorientował, że to wyszło na jaw? Wysoki sądzie, dowiedziałem się od mojego brata. O wszystkim poinformował mnie po rozmowie z Seneniaszem. Podejrzewam, że mój sekret poznało znacznie więcej osób. Czy to wszystko? Wszystko. Dziękuję. Czy strony mają pytania do świadka? Pani prokurator? Dziękuję, nie mam pytań. Pani mecenas? Pani sądzie, proszę świadka powiedzieć, dlaczego wprowadził pan w stan alkoholowego mojego klienta? Wysoki sądzie! Pani mecenas, uchylam to pytanie. Dobrze, przepraszam. Czy wprowadził pan w stan alkoholowego mojego klienta? Jak nie mówiłem. On sam, jak zobaczył Ambrozję, od razu się rzucił do niej. Jakby nigdy jej nie pił. Jeszcze jedno pytanie. Ile osobom zdradził pan swój sekret w trakcie uczty? Tylko Syzyf rozpowiedział go dalej. Nikt inny nie dopuściłby się takiego czynu. Rozumiem, że w zasadzie nie mam więcej pytań. Dziękuję za złożenie zeznań. Proszę usiąść. Dziękuję. Proszę na świadka małżonkę Syzyfa Merope. Świadek Merope proszona na salę.
Pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Czy zrozumiała pani treść? Tak, zrozumiałam. Czy strony wyrażają zgodę na złożenie zeznań przez świadka bez odebrania przyrzeczenia? Nie, proszę, aby świadek złożyła przyrzeczenie. Proszę wszystkich o powstanie. Panią proszę powtarzać za mną. Świadoma znaczenia moich słów. Świadoma znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Uroczyście przyrzekam. Uroczyście przyrzekam. Że będę mówiła szczerą prawdę. Że będę mówiła szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Proszę usiąść. Proszę przedstawić. Nazywam się Merope, mam 27 lat, nie byłam karana. Jestem żoną Syzyfa i królową Koryntu. Jest pani żoną oskarżonego, przysługuje pani prawo o składanie zeznań. Czy chce pani skorzystać z tego prawa? Nie. To jest może wyznanie. Proszę bardzo. Wysoki sądzie, mój mąż oczernił moją osobę przed bogami. Świadomie namówił mnie do tego, żebym nie przygotowała dla niego obola podczas pochówku. Dobrze wiedział, że dzięki temu uniknie śmierci. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że dopuścił się pomówień wobec mojej osoby i splamił moje dobre imię. Wysoki sądzie, ja zostałam zmanipulowana przez własnego męża. Nie byłam świadoma swoich czynów. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję za złożenie zeznań. Czy strony mają pytanie do świadka, pani prokurator? Tak, owszem, mam pytanie. Chciałam zapytać, jak wyglądały pani relacje sprzed wydarzeń 31 października? Mam pytanie, nie ma związku ze sprawą. Ale wysoki sądzie, to właśnie jak wyglądały relacje małżonków przed pochówkiem, czy też przed samym aktem zgonu, faktycznie może świadczyć o tym, czy ten małżonek wyprawił mu ten pogrzeb i w jakim formie będzie ten pogrzeb. Czy tutaj żona faktycznie mogła dać ten obór, czy też nie? Dobrze, proszę odpowiedzieć na pytanie. Relacje? Fatalnie. Ciągle się kłóciliśmy. No, wysoki sądzie, w takim razie, czy nie chciałaby pani wysłać tego męża w zaświatę, skoro te relacje wyglądały tak źle? Jakby to ode mnie zależało, to osobiście, własnymi rękoma przywiozłabym go przez ten styk, żeby znikł w zaświatach. Jednak Syzyf zagroził, że nakłoni bogów do uśmiercenia naszego syna. Ja nie miałam wyjścia. Bogowie się już go nieraz słuchali pod względem wielu kwestii i sama pani rozumie, że ja nie miałam innego wyjścia. Odpowiadając, proszę zwracać się do sądu. Przepraszam, nie wiedziałam. Dziękuję, w takim razie nie mam już więcej pytań. Pani mecenas? Nie mam pytań, dziękuję. Może pani się. Zamykam przewód sądowy. Czas na mowę końcową. Udzielam głosu pani prokurator. Dziękuję, wysoki sądzie. Drodzy państwo i wysoki sądzie, w dniu dzisiejszym usłyszeliśmy zarówno wiele zarzutów, które by obciążyły Syzyfa, jak i by przemawiały za tym, że był on nie inny. Jednakże, mając na uwadze fakty, które zostały dzisiaj przedstawione, jednoznacznie wskazuje, że był on winny popełnionych czynów. W takim stanie wnoszę o to, aby oskarżony odbył karę pozbawienia wolności 2 lat więzienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani mecenas? Wysoki sądzie, szanowni państwo, wnoszę o całkowite uniewinnienie mojego klienta. Na korzyść klienta mojego Syzyfa przemawia fakt, że jest od wielu lat królem Koryntu, bardzo szanowanym, bardzo lubianym, bardzo dobrym władcą. Utrata takiego króla byłaby wielką stratą dla kraju. Jednocześnie chciałam podkreślić fakt, że tak naprawdę zapraszając Syzyfa na ucztę, bogowie mieli świadomość, że jest plotkarzem, że nie potrafi utrzymać informacji w tajemnicy. Wcześniej zdarzały się również takie sytuacje, gdzie te tajemnice wypływały na zewnątrz i nigdy nie było z tego tytułu problemu. Zawsze to były błahe sprawy i zawsze zostały mu wybaczane. Odnośnie uwięzienia Bożka Thanatosa, wysoki sądzie, szanowni państwo, każdy w obliczu śmierci działa instynktownie, podświadomie i rządzą nim emocje. Obawa przed utratą życia,
powoduje, że działamy w sposób, który czasem wydaje nam się irracjonalny, ale chęć obrony życia i powoduje, że czynimy rzeczy, których normalnie byśmy nie uczynili. W związku z powyższym wnoszę o uniewinnienie. Dziękuję Pani Mecenas. Oskarżony, o co prosi sąd? Wysoki sądzie, ja proszę przede wszystkim o wyrozumiałość. Nie chcę umierać tak młodo, a poza tym naprawdę moja żona kłamie tak wierutnie, gdybym był 10 lat młodszy, bym się za w życiu nie ożył. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Za zarządzam przerwę. W przerwie nastąpi ogłoszenie wyroku. Przerwy na ogół wyglądają tak, że to publiczność wychodzi, wszyscy obecni, wszyscy uczestnicy rozprawy wychodzą z sali. To sędzia zostaje i ma chwilę na ustalenie, ma czas na ustalenie wyroku. My oczywiście, skoro jesteśmy na sali, to poprosiliśmy naszego sędziego, żeby na chwilę udał się, na chwilę wyszedł. To też się zdarza, jeżeli są takie sale, są specjalne pomieszczenia do tego, żeby w sądzie, żeby sędzia mógł ten czas dla siebie mieć, to również wychodzi. Ale najczęściej spotykane jest, że to wszyscy uczestnicy opuszczają salę i sędzia zostaje w sali sam. Zauważyliście też, że na sali nie było świadków, że świadkowie wchodzą po to, żeby nie mogło być ustalenia zeznań, po to, żeby każdy odpowiadał zgodnie ze stanem faktycznym. Świadkowie są proszeni na salę pojedynczo. W kolejności, taką jak wcześniej widzieliśmy na wokandzie, są proszeni o składanie zeznań i nie są na sali jednocześnie. Pozwólcie, że sprawdzę, czy sędzia Temida jest gotowa. Proszę wstać, sąd idzie. Sąd rejonowy składzi jednego sędziego przy udziale prokuratora w sprawie oskarżonego Syzyfa z artykułu 266 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Po rozpoznaniu w Wydziale Karnym na rozprawie w dniu 27 marca 2019 roku uznaje Syzyfa winnym zarzucanych mu czynów i skazuje go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd w pełni przychylił się do aktu oskarżenia i nie znalazł podstaw umożliwiających złagodzenie kary. Dziękuję Państwu. Zamykam rozprawę.